pewno równie dobrze jak ja znasz ten obraz. Przedzierania się przez gąszcza, jakieś kłody pod nogami, z lewej, z prawej strony, za dużo maili, za dużo zadań, za dużo spotkań, trudno wszystko ogarnąć, ale raz na jakiś czas się spinamy i wychodzimy na prostą, jakaś taka szeroka droga, gdzie można mieć trochę wytchnienia i normalnie popracować. Ale ani się obejrzymy, wracamy znowu do starych nawyków, do starego sposobu funkcjonowania, gdzie tego jest za dużo, gdzie znowu wszystko się wali, gdzie mamy kłody pod nogami. Ale znam ludzi, którym udało się na trwałe wprowadzić zmianę funkcjonowania. Pytałem jednego takiego z klientów, jak to zrobiłeś? On mówi, słuchaj, to były tak naprawdę działania dwutorowe. Po pierwsze robiłem to, co jest oczywiste, czyli pracę nad swoimi nawykami. Zmieniałem styl funkcjonowania, pracowałem nad tym, żeby w nowy sposób ogarniać rzeczywistość. Ale mówi, tyle samo energii wrzucałem w pracę nad zespołem. Spotykałem się z szefem każdego tygodnia, mówiłem, co robię, co zmieniam, wdrażałem zespół i w momencie, gdy już miałem dobre nawyki, to mój zespół był dla mnie środowiskiem, które mnie do tego wspierał. No i taka nauka jest dla mnie i dla Ciebie. Gdy wprowadzamy zmianę, to pracujmy nie tylko nad sobą, ale przygotowujmy otoczenie. Do tego, że gdy już będziemy mieć nowe, dobre nawyki, żeby system, żeby otoczenie, żeby nasza grupa wsparcia była przygotowana, żeby nasza zmiana, nasz styl funkcjonowania już cały czas był na tej prostej, jasnej drodze bez męczenia się w gąszczach.